Dzień dobry, pompiny moje kochane. Plus 4 stopnie, trochę po południu, wietrznie, Kopenhaga. A nie pytajcie nawet, co się wydarzyło, że tutaj wylądowałam, ale na pewno zaowocuje to kilkoma wideo, odwiedzinami na małym turnieju i kolejnym wywiadem. Także mam nadzieję, że mój kanał na YouTubie przybliży Wam chociaż odrobinkę europejski, światowy, czy leading, jak wygląda on w innych krajach. A tymczasem idę zwiedzać nowy port i wśród tych pięknych kamienic są trzy, w których mieszkał Hans Christian Andersen. Na pewno go znacie jako autora makabrycznych bajek, bo przypominam, że w jego wersji siostry Kopciuszka, aby bucik Kopciuszka przypasował, jedna obcięła sobie piętę, druga palce. Witamy w Danii. Że zwiedzanie portu ciąg dalszy, zwiedzamy wszystkie domki i ten kanał zostały wybudowane rękami szwedzkich jeńców. I tak naprawdę miejsce to zostało atrakcją turystyczną w połowie XX wieku. Prawdopodobnie przyczyną tego jest to, że właśnie mieszkał tutaj Andersen i bardzo dużo turystów przychodzi zobaczyć, gdzie. Ja pamiętam 25 lat temu, byłam tu z rodzicami i moimi siostrami na wakacjach i też mam zdjęcie pod tą kamienicą, więc spróbuję ją dzisiaj odnaleźć. Może się uda zrobić mały powrót do przeszłości. No dobra, to mamy dom Hansa Christiana Andersena. Aktualnie jest tutaj sklep z pamiątkami. Dzień dobry, pompony moje kochane, Kopenhaga, dzień trzeci. Mam jeszcze 8 godzin zwiedzania, więc myślę, że nie tylko poczytam różne ekstra rzeczy, ale też zobaczę parę fajnych miejsc. Wczorajszy dzień zaowocował wywiadem z niemałymi problemami technicznymi, więc zobaczymy, jak będzie, ale na pewno w jakimś stopniu przybliżę Wam duński cheerleading i zmieniam zdanie, już nigdy nie powiem, że wieje jak w Kieleckiem, tylko że wieje jak w Kopenhadze, w zasadzie masakra. Ej, oto mała syrenka, dokładnie tak samo rozczarowująca jak 25 lat temu. Czas metrem jechać na lotnisko i do domu. Wreszcie w Krakowie. Zaraz jadę do domu. 4 godziny spania i do Warszawy.